Troszkę zwlekałam z tym świadectwem. Chciałam powiedzieć świadectwo uzdrowienia. Jakiś czas temu bardzo bolało mnie kolana, ale to był tak potężny ból, że po prostu wydawało mi się, że coś tam przeskakuje, że one po prostu, nie wiem, brakuje im jakiejś tam mazi, tego co wiedziałam, że tam w kolanach jest. Nie mogłam usiadać, nie mogłam klękać, ale co wiedziałam? Wiedziałam, że prawda jest we mnie. A prawda mówi, że ranami Jezusa jestem uzdrowiona. Nie zwierzałam się za wiele nikomu, nawet mojemu mężowi nie mówiłam, że tak bardzo bolą mnie te kolana. Myśli miałam przeraźliwe. Wszystkie koleżanki mi się przypominały, które miały operacje na kolanach, które miały jakieś tam blokady. Oczywiście wiek, 53 lata. Mówię, nie, no to już prawda, diabeł mówi do mojego umysłu, nie, to już ten czas, że kolana no, gdzieś tam muszą się zużyć, tak? A ja mówię, nie, nieprawda, w ogóle nie znam, nie biorę tego kłamstwa i będę trzymała się prawdy. Cały czas będę się trzymała prawdy. Dziękowałam cały czas, że jestem uzdrowiona, że rany dziecięce Jezusa mnie uzdrowiły. Nie interesowało mnie to, że mnie to boli, że nie mogę sobie usiąść, że nie mogę klęknąć, że klękam z bólem. Cały czas dziękowałam. Jeszcze była taka sytuacja, że Asia Kowalska tutaj ogłosiła, że ktoś ma problemy z nogami, niech przyjdzie. I ja tak mówię, dobrze, połączę swoją wiarę z jej namaszczeniem, teraz pomodlę się, pomodli się o mnie. Modliła się o te kolana. Przestało mnie boleć natychmiast. Za chwilę, za jakiś tam, nie wiem, dzień, brało mnie jeszcze bardziej. I teraz co ja z tym zrobię? Oczywiście mówię, też nie będę tego przyjmowała. Absolutnie się na to nie zgadzam. To jest kłamstwo. Ja mam prawdę i będę się tej prawdy trzymać w wytrwałości. Troszkę to trwało, ale powiem wam, że nawet odrobiny bólu nie czuję. Po prostu nagle przyszło uzdrowienie, po prostu królestwo przyszło nagle, po prostu wstałam rano i mówię, nic się nie dzieje. Mogę usiąść, mogę klękać, mogę skakać jak kozica. To jest piękne, po prostu nieważne ile mam lat, w ogóle mam prawdę i prawda jest we mnie. I jestem zdrowa. I jeszcze wam coś powiem. Diabeł nic już nie ukradnie, Boży miecz na niego spadnie. Odda wszystko, co docenta, dzieło krzyża zapamięta. Łotr, zabójca, osądzony, Jezus Chrystus wywyższony. Wiara bierze w posiadanie poprzez dziękowanie, więc zaprzestań narzekania, ucz się z łaski korzystania. Bowiem zawsze masz zwycięstwo przez Jezusa męstwo. Amen. Amen.